Pora przedstawić moje wrażenia po pierwszej połowie sezonu 9 z LEGO Ninjago Mistrzowie Spinjitzu. Ach, wspaniałe 2 godziny, które minęły mi bardzo szybko, tylko przyczepię się do tego, że było to emitowane z buta, czyli natychmiast połowa sezonu minęła w ciągu minuty, jak dla mnie. Niestety wystąpiły błędy. Wystąpiło sporo błędów i nie były to zwykłe błędy, ponieważ można było je dostrzec gołym okiem. Podam klasykę klasyki, nawet spamiliście mi o tym, chyba z 15 osób podało ten błąd w sekcji komentarzy. Chodzi o to, że Kai w ciągu jednego momentu zmienił strój z 9 sezonu na strój z 8 sezonu, a później znowu wrócił mu strój z 9 sezonu. Nie zabrakło oczywiście retrospekcji, urzekła mnie zwłaszcza ta z Jayem. Jest przepiękna, bardzo mi się podoba ten powrót do starych czasów i ta klimatyczna melodyjka, która wystąpiła podczas konwersacji Jaya oraz Mistrzału, coś wspaniałego. Skoro był plus, to teraz będzie minus. Chodzi o nazwę sezon 9. W Stanach Zjednoczonych sezon 9 nosi nazwę Łowcy Smoków. Gdy zobaczyliśmy polskie trailery, było łowy, a gdy puścili odcinki, pojawiła się nazwa Obława. Szczerze mówiąc, mógłbym wymieniać kilka minut, jakie tam zaszły błędy w dubbingu czy też w tłumaczeniu, no po prostu masakra. Efektowny powrót mistrzów żywiołu z 4. sezonu LEGO Ninjago. Bardzo się cieszę, że pomagają ninja w tych trudnych dla nich chwilach. Minimalny minus, ale jednak nie ma wstawianych intr przed każdym odcinkiem, co też powoduje, że nie wiemy, jak się nazywa ten odcinek. No jest to oczywiście negatywna cecha całego 9. sezonu w Polsce, ale jest to najprawdopodobniej wina Cartoon Network, polskiego Cartoon Network. Łowcy Smoków to zdecydowanie fantastyczny element sezon 9, zwłaszcza gdy Koloras Mały Mistrzu twierdzą, że przynależą do nich. Generalnie minusy tego sezonu jak na ten moment kończą się, ale mam tutaj pewne zastrzeżenia co do akcji z Darethem. Bardzo mi się to podoba, że angażuje się tak bardzo w cały ruch oporu, ale dziwi mnie to, że dostaje jakąś magiczną herbatę, a później sika pół dnia. No nie mógłbym zapomnieć o tak ważnym elemencie jak retrospekcja z młodym mistrzem Wu, z młodym Garmadonem oraz pierwszym mistrzem Spinjitzu. Dzięki niej możemy zobaczyć, jak wtedy wyglądały relacje między braćmi. Bardzo Wam dziękuję za ten materiał. Mam nadzieję, że podzielicie się w sekcji komentarzy Waszymi wrażeniami po 5 epizodach sezonu 9. Możecie zostawić łapkę w górę oraz strzelić suba na moim kanale. Cześć!